Daszka na premierowej. Patrzcie państwo. Na pani Kopacz. Daszka, pani Kopacz. Zobaczmy. Z bliska. Miejsce. Na pana Sawickiego, a nie na pani Kopacz? Pana Sawickiego bliska. Ewentualnie pani Kopacz możemy dołożyć do... Jak się zmieści, ale myślę, że damy radę. A łopaty po co? Nie, łopaty? Nie wiem, może by to potrzebne, jak jakaś, nie wiem, kolejny będą... Nie wiem, nie wiem. Z łopatami to nie wiem, ale taczkę mamy. Kilograma. A ile kosztuje wyprodukowanie? No jak będzie 5 zł, to na pewno byśmy nie wyszli na ulicę. Też nie będzie sukcesów kokosów, ale byśmy dalej produkowali. Ale kto za to ma zapłacić? To też takie stawiają pytanie. Kto to ma zapłacić? No przecież chyba w mieście, w sklepach nie spadło cena mięsa. To jest mowa rzeźni. Jest pyk, korzystali to, że jest ten afrykański pomór świn. To kilka dzikich świn, dzików chorych znaleziono. Wykańczają cały sektor wieprzowy. Rzeź nie skupują cały czas na pełnych obrotach. Ale to znaczy minister powinien zmusić rzeźnie, żeby zapłaciły za to. Minister może na przykład zrobić, sprowadzamy dziennie setki tysięcy świń do Polski, z Danii, z Niemiec. I te świnie są, jak wszem i wobec wiadomo, porażone, są zarażone grąkowcem złocistym. To jest dosyć brzydka choroba, bo te świnie są produkowane na antybiotykach. Uodpornione na antybiotyki, ten grąkowiec złocisty jest uodpornione na antybiotyki. Kobiety, ludzie kupując mięso w supermarketach, jedziemy trochę szybciej, kupując w supermarketach, przygotowując to mięso, gdy się skaleczy, zaraża się, jeśli to mięso jest zarażone. Bardzo głęboko wnikamy, ale co, czy nie skończy się znowu tak, że tak jak w przypadku górników, znowu podatnicy musieli zapłacić za rolników? My nie chcemy żadnych pieniędzy. My chcemy, wie pan, 24 lata temu, 24-40 była cena mięsa wieprzowego. To jeśli chodzi... My chcemy tylko, żeby nam zapłacili. No proszę pana, w sklepie nic nie spadło, to dlaczego nam płacą 2 zł, 3 zł? To rzeź jest, mowa rzeźni. Proszę pana, szybciej. Proszę pana, rząd jest od tego, wybraliśmy rząd, głosowaliśmy na te rządy, żeby dbały o kraj, o Polskę, o naszą ziemię, o wszystkich ludzi, wszystkie sektory, budownictwo, rolnictwo, jakie tylko były. Nie wybraliśmy ich, nie płacimy im, nie biorą z naszych budżetowych pieniędzy, tak wielkich pieniędzy, po to, żeby sprzedać ten kraj. Sprzedają ziemię, sprzedali stocznie. Zniszczyli, częściowo sprzedali. To jest druga manifestacja w ciągu może 5-7 dni w Warszawie, czy właśnie trzecia. Tak. Jak długo tak można? To znaczy, ja do domu nie mam po co. Bo ja w domu nie mam co robić, bo jak produkuję żywiec wieprzowy, czy wołowy, czy jakikolwiek, to robię większe długi. Ja już mnie nie stać na to, żeby robić większe długi. No to co dalej? Co dalej? Jak nie robię nic, to zarabiam. Jak mam lepiej, jak nie robię nic, czyli jak chodzę i protestuję. Tak w kółko? Nie w kółko, do skutku, aż rząd musi. Rząd jest po to, żeby rządzić i żeby narodowi się żyło jako tako. Ja rozumiem, że jest embargo rosyjskie i tak dalej, ale to wszystko jest sprawa polityczna. Wie pan, dlaczego tak jest?
bo jest w Polsce 1 300 000 gospodarstw indywidualnych, a rządowi chodzi i Unii Europejskiej przede wszystkim o to, żeby u nas było 300 000. I jak to zrobić? Wystarczy zrobić nieopłacalną gospodarkę, nieopłacalne produkty, nieopłacalne żywność i wszystko, co w rolnictwie się wytwarza. Gdy jest nieopłacalne, to sami odejdziemy od tego. O to chodzi. A my nie chcemy iść na zachód. My chcemy u nas produkować. Musi pan przedstawić jeszcze ze wsi. Jestem ze wsi, Prusy. Nie, jest to chodzi, tak? A jak to wszystko? Czarnowski Dariusz. Pan hoduje co? Świnie, konie i bydło. Ile pan tego ma? To mi 15 świn, miałem 90 maciorów. Zostało teraz dużo mniej. Bydła to 40. Dziękuję. O, dzięki. Ja też jeszcze chciałbym...